każdy tak naprawdę producent z całego łańcucha tak naprawdę dostaw rolniczych, czy to może być i mleko, i mięso, i warzywa, może się anonimowo zgłosić i my wtedy podejmujemy działanie, jeśli uznajemy, że ten materiał, który dostaliśmy, jest dostatecznie dobry lub interesujący, tak? Tutaj trzeba nam przedstawić, można z tego skorzystać, jest taki program sygnalistów na przykład u nas na stronie internetowej, można opisać sytuację, my to przekażemy wtedy w ramach wewnętrznej struktury do Bydgoszczy, do delegatury, która się tym zajmuje i zbadamy rynek. Tu można powiedzieć, że to jest porównywalne trochę do działań prokuratury, tak? Że my mamy sygnał, tak jak prokuratura, jest, nazwijmy, śledztwo i później w zależności od rozwoju sytuacji jest na przykład akt oskarżenia, czyli jakby porównywalny z naszą decyzją. Tutaj kara na taką firmę, która nadużywa tej swojej pozycji, to może być do 3% ich obrotów, ale mogą być też inne, nazwijmy, zobowiązanie, żeby zmieniła na przykład wzorce tych umów, które stosuje z rolnikami.